Witam Was umiłowani moi na kolejnej nagrywce, na kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog, można powiedzieć, że dla mnie jest to vlog taki lekko historyczny, ponieważ dzisiaj następuje pewna nowa era, pewna nowa zmiana, a tą zmiana dotyczy sprzętu. Sprzętu, którym nagrywać będę następne moje motovlogi. Nagrywałem to dwoma kamerami. Kamerą Sony HDR AS200, której notabene w tym momencie widzicie to nagranie, dzięki niej właśnie widzicie to nagranie, oraz od czasu do czasu sporadycznie nagrywki robione przy pomocy kamery SJ-CAM 4000 Wi-Fi, no i częściowe, krótkie, takie małe nagryweczki robione telefonem komórkowym, a to jakim to popadnie, czy Sony XZ1, jak również robione nagrywki moim w tym momencie obecnym telefonem, jakim jest Samsung Galaxy A50. Także w tym momencie postanowiłem zmienić. A dlaczegoż to postanowiłem zmienić? Postanowiłem zmienić z paru powodów. Pierwszym moim powodem jest to, że chciałem, aby na moich motovlogach również było słychać żonę. I to bardzo wyraźnie, a nie tak jak w tym momencie, że tam gdzieś ją słychać, ale nie wiadomo gdzie. Tak jakby była ta osoba gdzieś tam zza grobu krzycząca. Druga, że chciałem troszeczkę poprawić jakość, mam nadzieję, że teraz się poprawi tych vlogów, ponieważ nagrywać czyli jak to się nazywa, kamerą typu 4K. No i trzecia sytuacja, poprawić jakość połączeń pomiędzy nami, także wydłużyć je, poprawić je. Także to były trzy generalnie priorytety szukania jakiegoś nowego sprzętu. Także po wielu poszukiwaniach postanowiłem zagłębić się w temat i znaleźć urządzenie, bo to już można powiedzieć nie kamerę, tylko urządzenie, które ma te wszystkie funkcje w sobie. Ja wiem, że ktoś mówi, że jak jest do wszystkiego, to do niczego. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ firma, która to urządzenie, które mam zamiar Wam za chwileczkę zademonstrować i zrobić jego unboxing, no wydaje mi się, że jest w miarę renomowanej firmy. Także w tym momencie przedstawiam Wam nowy sprzęt, jakim będę filmował i proszę uprzejmie tutaj. Jest to urządzenie o nazwie Sina 10C Evo, czyli kamera intercom, wszystko w jednym, motion go. Mam zamiar właśnie z Wami to pudełko otworzyć, jest jeszcze nierozpakowane, zafoliowane. Wczoraj do mnie przyszło, ale wczoraj miałem tak zwariowany dzień i praca i inne sprawy, więc nie rozpakowałem tego i mam zamiar właśnie przy Was to zrobić. Także zabieramy się do otwierania. Otworzymy to. Aż się boję, co na środku będzie. Już kiedyś oglądałem to urządzenie, jeszcze jak była Sina 10C, ale nie zdecydowałem się na nie, ponieważ no, cena mnie troszeczkę rozwalała. Nie miałem aż tyle funduszy, żeby to kupić. Także nie kupiłem, a w tym momencie no, jednak zdecydowałem się na zakup tego urządzenia. Także pomalutko otwieramy, aż się boję. Mamy. Także jest samo urządzenie, kamerka, tak wygląda, to jest wypoziomowanie kamerki, czyli tam ewentualnie jak mamy gdzieś tam w kasku, to z tym się przeciąga, aby sobie wypoziomować, złapać dobrze horyzont. Teraz reszta akcesorii do niej. Ładowarka samochodowa, taka tutaj, ładowarka USB na typ mikro USB, myślę, że będzie, oraz wszystkie tutaj potrzebne do tego akcesoria, takie jak widzę tutaj mamy słuchawki, jakieś gąbki dodatkowe, detkety na mikrofony,
Mam nadzieję, że jest mikrofon, bo uchwyt na kask. Dobrze, zacznijmy tak, mam jakiś taki do przykręcania pod kask. Taki pierdolnik. Jeszcze jeden pierdolnik do przykręcania na kask. Drugi typ. Ten tu mamy obrotowy, ten jest z możliwością przesuwania na górę dół. Mikrofon na pałąku. Słuchawki, głośniczki, mikrofon bez pałąka, detkety i jakieś naklejki 3M, naklejka na kask umożliwiająca montaż samego urządzenia za pośrednictwem takiej taśmy 3M, no i jeszcze kupę innych gąbeczek, gąbczastek i innych fajnych bajer. Także tak wygląda kamera. No oprócz tego jeszcze tu mamy instrukcja. Z czego się tutaj nie ma instrukcji w naszym ojczystym języku, więc będziemy się uczyć z jakiegoś tutorialu też również internetowego. Także tak to będzie wyglądało w moim przypadku. Będę musiał sobie jeszcze ściągnąć na pewno jakąś do tego całego ustrojstwa aplikację, która umożliwi mi łatwiejszą aktualizację, ewentualnie czy łatwiejsze po prostu ustawianie powyższego urządzenia. Także niedługo pierwsze nagrywki. Ja Wam przedstawię, jak to urządzenie chodzi, będziecie mogli podziwiać, ewentualnie skrytykować tą kamerkę. Kamero telefon, nie? Czy jakby to zwał, tak zwał. Tak to wygląda. Sena 10C Evo, nagrywająca w 4K, bodajże w 30 klatkach. Urządzenie umożliwiające połączenie się z czterema dodatkowymi riderami oraz możliwość nagrywania również to, co mówią inni, czyli po prostu w tej konferencji również to się będzie nagrywało. No, oczywiście jest tam radio i takie tam i zasięg powyżej 1,5 km podobno. No zobaczymy, jak to będzie działało. Testy już niedługo. Na następnych motovlogach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!